to teraz poruszmy temat asfaltu. Tenże asfalt ma 2 lata. Proszę zobaczyć, jak on jedzie. Ten asfalt ma 2 lata. Widzieliście, jak jedzie? I to jest miasteczko malutkie. I minus jest taki w Afryce, nie zapominaj, że kierownicze występki podróżnicze możesz wspierać również na Patronite. Link w opisie pod filmem. Witamy serdecznie, moi drodzy. To jest nasz przyjaciel z Togo. My name is Thomas. Espoir. Nice to meet you, Espoir. Hello, boss. Abru. Espoir i Abru. Abru, nasi przyjaciele. Od serca, nasi przyjaciele z gimnazjum i nasza nauczycielska języka francuskiego tutaj z tyłu. Oczywiście witamy również bardzo serdecznie naszą przyjaciółkę, kobietę życia, przewodniczkę Hannę. Moi drodzy, zapraszam na nowy odcinek. Nowy odcinek przygody po... niegdyś Togolandzie. Togolandzie oznacza bardzo mocny wpływ Niemiec na teże lądy, ale nie tylko na Togo, bo również na dzisiejszą Ganę, część Gany. Więc jedziemy po niegdyś Togolandzie. Łapeczka, komentarz, poczta sandałowa, rzecz jasna, moi drodzy, po to, żeby dobra wieść z Togo, z moimi koleżkami z gimnazjum. Cholera, matury jeszcze nie zdali, ale to ich nie ominie. Ja o to zadbam. Żebyście, ja rękę mam, kierownik rękę na pulsie, zawsze trzyma, zawsze ma, moi drodzy. Więc zaczynamy nowy odcinek. Zapraszam i polecam obejrzeć pozostałe odcinki. Chłopaki już wszystko mają nadrobione, od Pakistanu po Liberię, włącznie z pierwszą serią filmów na kanale. Mówią, że jest mucho bueno. Po hiszpańsku, po francusku, nie wiem jak będzie, ale zaczynamy. Moi drodzy, czołem. Teraz ty. O ty mordo, jaka mordula, ostro, co? Prawie przejechał. Teraz mamy tak zwany test egzaminacyjny, praktyczny z zawodu. Dotknij białego i nie przestrasz się. Najpierw łapeczka, łapenia, test zdany, bardzo fajnie. What's your name? Jeszcze raz, elegancko, to jest zdany. Będzie maszynista Togo. Ja father. No dobrze, więc jak tutaj kolega test zdał, no to wchodzimy teraz sprawdzić chatę. Płot z drzewek. A, tu wejście. Tu jest wejście. O, proszę. Jak elegancko. Tutaj żoneczka, jak czyściutko. Pięknie. This is my house. Beautiful. Yeah! Clean, clean! Baobab! Yeah, baobab! Hania, dawaj baobaba zobaczysz! Witam serdecznie! Hani, pierwszy baobab w życiu! Yes! Proszę bardzo, żeby była jasność, tu miejsce... Your house! Yes! Tu śpi, tu żyje. Tam jedzonko. Hani, idziemy pokazać baobaba, moi drodzy. Zobaczcie, jakie piękne, długowieczne drzewo. Tutaj jedzonko robią. Tutaj jest togijska czarina. Proszę was, zobaczcie, to jest baobab. Jedno z moich ulubionych drzew afrykańskich. Nie licząc moringi i nie licząc, moi drodzy, kurczę, mam na końcu języka. Wait, tutaj kolega się za... A, tutaj. To jest... The fruit of baobab. Tak jest. Yes. Pamiętacie, że jak ktoś obserwuje mnie na Instagramie, to wie, że ja sadzę baobaba w Polsce. A ci chłopacy, to oni w ogóle nasi kumple. Kumple jakich mało, ty. Teraz tak, patrzcie. Owoc baobaba. I owoc baobaba jest w stanie lata przeżyć. Ale ten akurat musiał być otworzony gdzieś, musiała być dziura, musiał gdzieś pęknąć. Jest dużo robaków, tak? O!
Moja mama nie robi. To są owoce baobabu. Okej. Bo you don't know it's not good. Koleczka mówi, że tego. Ja myślę, że oni są w stanie puste dla nas wszystkie z całego drzewa ściągnąć. Okay. O, te są this dobre. This is a good one. Te są dobre. Yes. I z tego się robi do wody, jak to wrzucisz, to robi excellent się zarąbki. Yes. O, so dzięki, że yes przed ryjem. Excellent. Excellent. Yes. And they eat this. Yes. Hani, pierwszy baobabowy owoc. I prawdopodobnie pierwsza biegunka po baobabie. Będzie. Nie no, żartuję się, śmieję się. This milk abdominal. To jest fajne? To jest dobre? Z wodą pyszne. A teraz jest dobre? No it. I know it. No. Owoce baobaba wkładamy do butelki, a następnie zalewamy wodą po to, żeby można było z tego zrobić sok baobabowy. 4, 7. I pamiętajcie o tym, ja to wykorzystam, bo ja sobie te ziarenka później wezmę do Polski. We understand. Okay. We understand. Morda myśli, że po francusku mówi, kierownik nie rozumie. Co kierownik się... Tak, very, very nice, co kierownik się tam. You are making the, ty, mówi, że my nie chcemy biletu zapłacić, kurde, weź płać za dwie osoby 80 zł w góry, żeby iść. Posrało. Posrało ich, moi drodzy. I teraz woda. Dorzucamy do tego wody. Ja specjalnie tutaj trochę więcej... Pan mówi, że z tego zupę można zrobić. This one. Yeah. Supy to tego z tego nie zrobisz. A on robi. La sus. A on robi, widzisz? Mordziule. Wy ze mną to w ogóle życie przeżyjecie. Ja wam powiem tak. Ale Tomasz zupy nie zrobi, a pan zrobi. Uważaj, uważaj. Bo życie to jest jedna wielka przygoda. Albo ją przeżyjesz, albo ją przegapisz, moi drodzy. Mordo, nie kasz na plecach. Są pewne standardy w podróżowaniu. No. Ja wam pokażę taki... Haniu, podasz wody? Proszę zobaczyć teraz. Wlewamy wodę. Ale nie wszystko, troszkę, troszkę. Spokojnie, Haniu. Troszkę mamy wody. Dobra, ale to będzie pyszne. Okay. To jest pyszne. What's your name? What? My name. Zobaczcie, taki się płyn robi. Coś takiego, ale to jest przepyszne. A jeszcze jak to jest schłodzone. Teraz Hania będzie piła bełta z baobaba. Tomasz mówi, że jest pyszne. Ja lubię, zwłaszcza zmrożone. Ale też mówił, że wino palmowe jest dobre, a nie było. No bo źle zrobili. You can make the sugar in it. Sugar. Small. A little bit more sugar. Yes. Szefu, tutaj mówisz trochę cukru. Dobre, nie? Świetne. Dla mnie w ogóle smakuje takie zimne. Pamiętam, jak piłem w Gwinei, Bissau, takie zimniutkie. No jest okej. A tych zobaczcie po prostu jakby normalnie jakieś ananasy. Nie zrywaj. No. Fajnie. Yes. Perfect. To jest aktor. Ale zobaczcie, jak one w ogóle wiszły jak piłki. Prawda jest taka, że jak już spadnie taki owoc, no to jest to taki taka dyja, gruba, dyjowata. O kurczę. Ale już jak wysuszysz, to już masz taką skorupkę leciutką. Pokazywałem w tamtym odcinku. I tak jest. Można używać jako miski do nabierania wody. Zobaczcie, jaka cieniutka skórka. Powiedziałbym, powszechne, tanie naczynie, które jak pęknie, to się wyrzuci. No bo jest tak tanie, że się kupuje kolejne. Jest tego bardzo dużo. Lasy tropikalne w buszu też znajdziesz. Proszę. Można. Może tutaj za sprawą jeszcze szefa spróbujemy otworzyć, ale to trzeba by było mieć maczetę. Ewentualnie mocno uderzyć o kamień. 18 plus. A, tak ten na spokojnie. Mordula na spokojnie to robi. Wiecie czemu tak na spokojnie? Żeby całej tej tykwy nie rozłupić. No bo jeżeli to, moi drodzy, nie zachowa kształtu, to niestety nie będzie to dobre naczynie.
Yes. O kurde. Okay, it's good. Co my tu mamy? Czy buda, czy gaj? Yes. You are take it in meat. Water. Słodkawo. Yes, don't. No. Aha, okay. It's good. Yes. Płaskie nasionka i taki budyń. Taki w smaku trochę gówniane to jest. Gówniane. Gorzkie. Gorzko was słodko. Gorzko słodko. Dla mnie gorzkie. Ble. Wait, a this is poison? Yes. No, poison. Yes. Smaczne było. Okej. Okay. Jesteśmy tym razem. Smaczne. Dawaj, łapkę. Miło było cię poznać, mordo. Razem zjedliśmy. Za półtorej godziny już nie będzie. Wszystkiego trzeba spróbować. Wszystko nas wzmocni. Co tam mordula tam przy tego? Aha. Co on robi? Mordula, ty cały odcinek dzisiaj zabierzesz nam. Widzisz, tak o. I tak masz to na czynie. Okay. I już masz cały ten. Tykwa. Tak, mordula. Serdeczne pozdrowienia. Maturę będziesz miał załatwioną. Nie za czekoladę, nie za kakao. Za twoje starania. Wysuszona. Świeża, wysuszona, świeża. Trzy zastosowania drzewa dzbaniowo-kalabasowego, które tutaj widzicie. Proszę bardzo, kalabasy. Można używać do robienia grzechotek. Można używać do robienia innych instrumentów jeszcze. Do robienia na przykład naczyń. Ale najciekawsze i tak z tego wszystkiego, te owoce kalabasu, są w Ameryce Południowej do polowania. Wyobraźcie sobie, że najciekawszy w ogóle sposób zastosowania tego kalabasu, tego owocu, tej tykwy, bo to w sumie jest tykwa, którą można jeszcze we wczesnym stadium, ściskając liną, formować na różne kształty. Jeżeli na przykład instrument wymaga jakiegoś kształtu, na przykład takie grzechotki, To po prostu się liną we wczesnym stadium związuje i po prostu ten owoc nabiera odpowiedniego kształtu. Ale najlepsze zastosowanie jest w Ameryce Południowej do polowania. Czyli łowca oddycha sobie przez owoc, który się unosi nad wodą, podpływa do ptaków. Ptaki myślą, że to jest po prostu dryfujący owoc, a okazuje się, że to jest łowca, który po prostu w pewnym momencie łapie te ptaki dłońmi i ma zdobycz na kolację. Dość ciekawe zastosowanie. Ogólnie tych zastosowań jest znacząco więcej, ale te, które wymieniłem, są najbardziej znane i najbardziej, powiedziałbym, powszechne. Jest jedna koza, dla której warto żyć. Walka i nie zmienia się koza nic. Kto wygra, ten spada, kto spada, ten przegrywa i elo. Ręka kierownika spycha cię. Nowy dzień, nowe sztuki maltretowania nas. To jest msza święta, a nie wiem w jakim kościele. W sensie nie wiem w jakim typie kościoła chrześcijańskiego, może w ten sposób. Ale dzisiaj, wczoraj w nocy wylądowaliśmy w mieście. I nie było za bardzo ruchu, bo była już noc. Więc trafiliśmy do takiego ośrodka pomocowego, ufundowanego przez Niemców. W sensie ośrodka, centrum społeczne. Centrum społeczne, gdzie mogą się lokalne społeczności spotykać, rozmawiać, umyć. Takie dość ciekawy projekt. Od szóstej jadą w ten sposób. Jest grubo. To właśnie ten ośrodek. Dysproporcja jedzeniowa cenowa jest bardzo duża, bo tutaj jemy teraz fasola, ryż, sos pikantny, co prawda, olej palmowy i to kosztuje 60 groszy, a w innym miejscu płaciliśmy
7 zł, a w innym 12. Jest proporcja duża. Dziewczynka sobie z rana wstaje, bo jest niecała 7 rano, i dziewczynka sobie sprzedaje. Co prawda za małą kwotę, ale lokalni codziennie przychodzą i jedzą. Smacznego. Co on tak ryje, rwie? Strasznie. Nie. Weź jest okropny. Koleżka tutaj na jedzonko tak się cieszy. Ataja. Dwa tematy poruszę z rana, bo jestem trochę przyspany, więc muszę się trochę rozgrzać. Dwa bardzo ważne tematy. Społeczno-lokalne, lokalno-społeczne. Ataja. Zielona herbata importowana z Chin na dużą skalę do Afryki Zachodniej, ale i nie tylko, bo i do północnej również, która łączy ludzi. Hania poszła kupić, cenę Atai znamy, niestety Hania zapłaciła 2 razy więcej. No w tym togo to niestety przycinają, niestety przycinają jak tylko się da. Jak już mamy temat Atai, czyli herbaty zielonej za sobą, to teraz poruszmy temat asfaltu. Tenże asfalt ma 2 lata. Proszę zobaczyć, jak on jedzie. Ten asfalt ma 2 lata. Widzieliście, jak jedzie? I to jest miasteczko malutkie. I minus jest taki w Afryce, że jeżeli dasz im drogę szybkiego ruchu, bo to jest szybkiego ruchu, jak już asfalt wylejesz, to niestety oni idą, ile maszyna da. A jak idą, ile maszyna da i jest gorąco, to ta reakcja jest zwolniona. A jak reakcja jest zwolniona, o wypadek bardzo szybko. Wypadków przez te 2 lata, od kiedy tu położyli ten asfalt, obstawiam, że już było tyle, że głowa mała. No niestety, jeżeli garba nie postawisz na wysokość kolan, to nie zwolnią. Tutaj tak to nie działa, moi drodzy. I to jest najbardziej przykre. Dlatego też w niektórych wioskach lokalne władze, no 90 stówę poleciał. Dlatego w lokalnych wioskach władze mówią: nie chcemy żadnego asfaltu, wolimy dziury. No bo po dziurach ludzie wolniej jadą i jest bezpieczniej. Kiedy idziesz na wylotówkę, idealną wylotówkę autostopową, to pamiętaj o tym, że było nakrycie z liści palmy, bo wtedy daje to cień. Ale jak już się zaczniesz nudzić, to możesz grzebać, co jest w rowach. To jest gąbczak. Proszę. O, tym można tak naczynia myć. Tym można ubrania szorować. Tym można myć ciało. Idealna roślinna gąbka. A nie jakieś tam gąbki do mycia naczyń. O, jak zużyjesz, wyrzucasz, podchodzisz, bierzesz nową i na chatę. Oczywiście musi być wyschnięta. No, idealna. W środku pusta. Ideolo, powiem wam, ideolo. Gąbczak. Negamaro tu di mengum. A dunia fi hel mihan. Ja insanu fi hel fiten. Fi hel chuzlanu fi hel nadam. Jeśli kupujesz jogurt jagodowy, borówka amerykańska, to spodziewasz się jakiego smaku? Jogurtu z dodatkiem odrobinki wody z tej amerykańskiej borówki. A nie otrzymujesz nic innego. W sensie jest śmietankowy i tyle. Borówki nie ma. Ale na zdjęciu ładnie się prezentuje. Bo tak o sobie w takiej to, powiedziałbym, okoliczności spożywamy takie rarytasy. Bonjour. Jak sobie 2 bobki się chowają przed słońcem? 2 bobeczki. A? Bonjour.
Ça va? Tak jak wspomniałem wcześniej, zobaczcie jak pięknie namalowane. Świece, piła spalinowa, młyn. Młynek na przykład do ziaren palmy. Olej z tej rzemie nie przejechało, moi drodzy. Gdzie jest Hania? Tam idzie dzielnie. Zobaczcie, ale i tutaj w Togo już przywędrowały te LED-owe krzyże, które oznaczają nic innego jak aptekę. I zauważcie, ostatnio czytałem dość ciekawe porównanie. W Polsce na każdym rogu jest apteka, a na przykład w Holandii tych aptek jest bardzo mało. W Holandii ponoć, tutaj może ktoś mieszka w Holandii, nawet kupienie najzwyczajnych jakichś witamin, multivitamin wymaga recepty. Więc nie ma tak dostępu do medykamentów bez recepty. U nas, o Matko Święta, ile firm, tyle leków. Więc to daje do myślenia. A pamiętajcie, wszystko co na zachodzie, w takiej Holandii, myślę, że są bardziej świadomi i bardziej walczą o te prawa konsumenta. Więc warto się zastanowić, dlaczego akurat w Polsce, na przykładzie polskim, bo jestem z Polski, temu tak nawiązuję, dlaczego jest tak dużo aptek i dlaczego te koncerny farmaceutyczne aż tak mocno próbują przeprowadzić ekspansję na nasz kraj. Daję do myślenia, pozostawiam do ocenienia. Dostałem swój przydział jako żandarma, kierownika. W ogóle ten smak tego banana zielonego w Afryce, taki niedorosły ten banan, ale to jest po prostu no mistrzostwo świata. Mus z tego banana byłby mistrzostwem. Hania powiedziała, że tutaj sprawiłby się w ogóle taki biznes jak robienie musów, no i dorzucanie do tego troszkę lodu, ewentualnie mleko, i to delikatnie zmrozić, żeby to były takie a la lody, takie jogurciki, to by był bomba. Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Bardzo ważny rozdział w religii. Ale co jest najbardziej zastanawiające, to fakt, że Jezus Chrystus jest tutaj biały. A to jest dziwne. Zatem musieli to wybudować, ufundować Niemcy. Ewentualnie Francuzi. No bo, moi drodzy, po co komu w Togo biały Jezus Chrystus? Może bez sensu trochę. Ania, tamtą stronę dawaj, lecimy. Kolejny przykład pięknie namalowanego baneru na drewnie. Proszę, salon kosmetyczny. Mydło na targu, żółte, kształt nieregularny, zrobione z oleju palmy kokosowej. Naturalne. A my w drodze do Lomo. Jesteśmy na przedmieściach Lome, kilkumilionowe miasto, wiadomo, takie miasta, ogromny galimatias, ale wchodzimy w niego. Tu się dziewczyny bawią, proszę bardzo, jest jakieś koło i się dziewczyny bawią. Ale kogucik, o proszę, pogonił. Tak to w życiu bywa, raz na wozie, raz pod wozem. Moi drodzy, w Lomy jesteśmy. Nasza aktorka malutka, kuku. Śpią, wiecie jak tutaj parzy? Jak tutaj gorąco? Ale spokojnie, ja wam pokażę to miasto w następnym odcinku, ponieważ zbliżamy się do końca.
Moi drodzy, zatem jak się zbliżamy do końca, proszę o ślad węglowy, o pocztę sandałową i rzecz jasna nie zapominajcie o łapeczce. Szanowni Państwo, tym zacnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pozdrawiamy serdecznie z serca Togo. Z serca Togo jesteśmy w ogromnym mieście, więc tutaj, moi drodzy, jest tutaj i tutaj. Dobrze, wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko do następnego odcinka z Lomo. Czołem! Telewizja togijska. Polskie flagi w tle.